Cześć, witam Was wszystkich w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj będziemy robić tak mój zwierzęcy przyjaciel. Z tego względu jest ze mną mój piesek, o którym zaraz dowiecie się czegoś, ponieważ mam tutaj parę pytań, które znalazłam na stronie, na jakimś blogu. Więc mam nadzieję, że to są te pytania, które są, powinny być zawarte w tagu. Postaram się Wam jakoś pokazywać ją w tym filmie, niestety ona stwierdziła, że teraz pójdzie spać, jak to zwykle robi. Także nie wiem, jak to będzie. Może chociaż będzie leżeć na mnie. No dobra, i przejdźmy do pierwszego pytania w tym tagu. I pierwsze pytanie to, jak nazywa się Twój zwierzak? Otóż mój zwierzak nazywa się Lili. Nie ma tutaj pytania, skąd wzięło się to imię, ale ja Wam chętnie opowiem. Więc z tego względu, że mój piesek już troszkę jest, ja dostałam ją, jak byłam w podstawówce. No to wiecie, będąc dzieckiem ogląda się różne filmy, Disneya, Disneya i tak dalej, filmy rysunkowe. I ja będąc takim dzieckiem w podstawówce bardzo lubiłam bajkę, właściwie to już trochę wcześniej lubiłam tą bajkę. Mówię o bajce Zakochany Kundel. I tam jeden z piesków, który był w tym filmie, nazywał się Lili. No i po prostu spodobało mi się to imię i stwierdziłam, że tak właśnie chcę nazwać mojego pieska. Jest malutka, śliczniutka, słodziutka, także myślę, że Lili jest dla niej dobrym imieniem. Kolejne pytanie jest to, jakie to jest zwierzę i jakie jest rasy. Więc jak możecie zobaczyć, jest to piesek, chociaż niektórzy uważają, że wygląda jak królik albo świnka morska, ale tak, jest to piesek i jest to rasa chihuahua, jest to chihuahua długowłosy. Narzeka sobie. Jak długo jest już z Tobą? Dostałam mojego pieska w wakacje pomiędzy 5 a 6 klasą, zatem jest ona ze mną już ponad 7 lat i jak na razie bardzo dobrze się trzyma i mam nadzieję, że będzie się trzymać jak najdłużej. Jak znalazł się w Twoim domu? Więc tak, ja od zawsze miałam w domu zwierzęta, najpierw moi rodzice mieli psa. Kiedy ja się urodziłam, niestety ten piesek odszedł. Później, jak ja troszeczkę dorosłam, moi rodzice wzięli razem ze mną jeszcze jednego pieska, ale był to piesek, który był na dworze, a ja zawsze marzyłam o małym piesku, który będzie ze mną w domu, który będzie spał na kanapie obok mnie, czy będzie siedział obok mnie, po prostu o małym piesku, którego można wziąć na ręce. Bo wiadomo, że dużego psa, tam wilczura, golden retrievera i tak dalej nie weźmiemy na ręce. Więc no trułam rodzicom, aż w końcu zdecydowali się, że wezmą mi psa pod warunkiem, że będę mieć czerwony pasek na koniec klasy. Pomyśleli, że ja zawsze dobrze się uczyłam, ale mimo wszystko nie na tyle dobrze, żeby mieć tam te czerwone paski. Zawsze brakowało mi tam około 2-3 setnych, dlatego moi rodzice stwierdzili, że może mi się to jednak nie uda i nie będzie tego pieska. Ja po prostu tak się sprężyłam, po prostu tak marzyłam o tym psie, że stwierdziłam, że wezmę się za siebie, poprawię to, co tam miałam poprawić, no i miałam czerwony pasek, dlatego dostałam właśnie pieska i tak ona pojawiła się w moim domu. Ile mój piesek ma lat? Jak już mówiłam, mój piesek jest ze mną ponad 7 lat, dlatego ona w tym roku skończy 7 lat, ponieważ my ją wzięliśmy, jak miała tam około 2-3 miesiące. Co jest dziwnego w charakterze Twojego zwierzaka? Nie wiem, czy to jest dziwne, bo wydaje mi się, że większość małych psów tak ma, większość chihuahua tak ma, bo są to bardzo szczekliwe psy, że ona po prostu nie boi się dużych psów. Ona mogłaby podlecieć do jakiegoś psa na ulicy, do wielkiego psa, naprawdę Bernardyna, no same największe rasy możecie sobie teraz pomyśleć. I ona by podbiegła do tego psa i zaczęłaby na niego po prostu szczekać, rzucać się na niego, a no gdyby nie było jej na smyczy, gdybyśmy jej nie trzymali na smyczy, to ona by najchętniej poszła i zagryzła tego psa. Jak pewnie wiecie, te psy mogłyby ją, że tak powiem, znokautować jednym ruszeniem łapy, ale ona się tego nie boi. Ona zawsze atakuje wszystkie psy, na ludzi się rzuca. No, niby taki miły, słodziutki piesek z buźką, która nikomu nic by nie zrobiła nigdy, a jednak rzuca się na wszystkich. I czy coś jeszcze jest dziwnego w charakterze mojego psa? Wydaje mi się, że może to być coś dziwnego, ale ona zachowuje się jak dziecko. Ją trzeba nosić na rękach, ją trzeba brać na ręce, trzeba ją przytulać. Ona nawet daje się nosić... Wywaliłaby mi telefon. O! Ona daje się nosić tak na rękach jak małe dziecko. Teraz akurat nie chce,
bo by się chciała położyć na brzuchu i po prostu pójść spać, ale generalnie uwielbia to, uwielbia właśnie tak leżeć jak dzidzia, trzeba ją kołysać i tak dalej. Czy to dziwne? Możecie sami odpowiedzieć sobie na to pytanie. Dobra, lecimy z siódemką. Co twoja relacja ze zwierzakiem dla ciebie znaczy? Moja relacja z moim psem znaczy dla mnie naprawdę dużo. Ona jest no nie tylko psem, jest też przyjacielem rodziny, jest takim małym dzidziusiem, bym powiedziała, bo po prostu tak się zachowuje. No, ja uwielbiam z nią rozmawiać, uwielbiam naprawdę jak jestem sama w domu, czy nawet jak nie jestem sama w domu, to zawsze sobie z nią rozmawiam, opowiadam jej coś i najlepsze jest to, że ona siedzi i po prostu słucha tego, co ja mówię, dlatego za to ją uwielbiam, dlatego ta relacja naprawdę dużo dla mnie znaczy, bo są psy, które po prostu by to olały, a ona po prostu siedzi, słucha, wpatruje się we mnie i no, cudowny piesek naprawdę. Najmilsze wspomnienie związane z twoim zwierzakiem. Wydaje mi się, że moimi takimi najmilszymi wspomnieniami związanymi z nią są spacery. Spacery, kiedy ona hasa sobie na przykład po śniegu, bo mój piesek uwielbia śnieg. Naprawdę jak tylko widzi śnieg, to uwielbia hasać sobie po nim, wskakiwać w jakieś zaspy, nie zaspy. Oczywiście w ubranku, bo gdyby nie było ubranka, to mogłoby być kiepsko. Ale tak, no myślę, że najmilsze wspomnienia związane z nią to są właśnie takie, kiedy jesteśmy na spacerze, właśnie ona sobie biega i jak sobie o niej myślę, to właśnie to mam przed oczami, że to jest takie super i wtedy ona się tak bardzo cieszy, bo może sobie pójść na spacer i po prostu się wybiegać, mimo tego, że to jest mały pies, to ona też potrzebuje się wybiegać i tak, myślę, że to będą spacery. I to chyba jest ostatnie pytanie. Jak nazywasz swojego zwierzaka? Jak ją nazywam? Lili, Lilcia, Lilunia, Lilka, Lileczka, Kurczaczek, o, Kurczaczek ją nazywam. Nie wiem czemu, ale po prostu ona przypomina mi takiego kurczaczka, ma takie nóżki i no. Myślę, że to są wszystkie te przezwiska, pseudonimy mojego pieska. No tak, to chyba są wszystkie pytania. Nie, znalazłam jeszcze jedno pytanie, które jest w tym tagu. Mówiłam, że to są pytania, które tam patrzyłam na jakichś blogach, na jakichś stronach. Nie wiem, czy to są konkretnie pytania z tego tagu, ale znalazłam jeszcze pytanie, czy jest coś, co cię w nim denerwuje? Wiecie co, tak sobie myślę i tak jest taka jedna na pewno rzecz, która mnie w niej może nie denerwuje, co trochę irytuje i troszkę tak smuci. Właśnie jest to, że ona się tak rzuca na ludzi. Ja wiem, że ona jest małym psem i ona po prostu robi to, żeby się bronić. Ale to jest takie dyskomfortowe dla mnie. Może nie denerwujące, to sprawia mi dyskomfort, że jak wychodzę z nią na spacer i widzę innego psa, to muszę szybko ją brać na ręce, bo nie wiem, co ona zrobi. I też nie wiem, co ten pies zrobi. No. To by było na tyle z tego tagu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące mojego psa, czy rasy, czy czegokolwiek innego, to możecie je zadawać w komentarzach. No i co, ja Wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!